Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Farming Simulator 22. Witam was na gospodarstwie u pana Janka na Sokole na Podlasiu. No bo gdzieżby indziej. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy... A może, kurczę, otworzymy im tutaj już trochę cieplej. A niech sobie troszeczkę te świnki tutaj pooddychają. Da się już tu wych... Kurde, krata ją przycisnęła. Ludzie. Narożno idzie chyba, dobra. Później się zobaczymy, co tam, jak tam u świnek. Jeszcze bym sprawdził tutaj. Cały czas tu się robi, bardzo dobrze, bardzo dobrze. A my dzisiaj tak, po pierwsze, pojedziemy sprzedać tą naszą starą, zasłużoną kosiarkę. Już zobaczcie, już tutaj dużo rdzy, znaczy no rdzy, no już też lakier schodzi, no ale... Ale ostre, słuchajcie, zobaczcie jak się kurczę, no. Ostre jeszcze, ja, kto by tam... Kto by chciał tam wejść pod kosę, to ja nie wiem. Nie znam takiego. Ale co chciałem powiedzieć. W poprzednim odcinku, słuchajcie, zasialiśmy soję, a my jedziemy sprzedać właśnie ten zasłużony... zasłużony przyrząd do cięcia trawy. I tak patrz, co ta świnka robi. Ona wie, że teraz na nią się patrzy, więc nic nie zrobi. Założę się. Patrzcie. Patera. A nie, nie, cwana. Nie, no to cwane są bestie. Pojedziemy, słuchajcie, sprzedać naszą właśnie tutaj kosiareczkę. O, zobaczcie, widzicie, już się inaczej rusza. I pojedziemy posiewnik do kukurydzy, bo okazuje się, że no nie mieliśmy. A mamy zasiać jeszcze, słuchajcie, kukurydzę na tym większym polu. Więc jedziemy. A musimy zdążyć przed godziną 16. Bo mają się właśnie zjawić z naszym samochodem, słuchajcie. Tak, tak, to ma być. A, no może dzisiaj to jeszcze nie będzie. A czy dzisiaj? W sensie. Czekajcie, muszę tutaj troszeczkę zwiększyć ten nasz tempomat. No tak, ma dzisiaj przyjechać. Słuchajcie, już są w drodze. Dostałem SMS-a, że są w drodze. No i oczywiście bezpośrednio do nas na podwórko zajadą. Ja tam troszeczkę ugoszczę, coś tam do jedzenia im dam. I oni tak czy siak będą dzisiaj nie wracać, ale przynocują tam. Bo to i dwóch, kierowca przyjedzie i słuchajcie, pan... Kurde, no jak on miał? No to jest brat pana Henia. Tak, to jest brat pana Henia. To są ze Zgierza, czy ze Zgierza chyba jest, no. Ze Zgierza, pan, brat pana Henia jest ze Zgierza. No, tam mieszka w blokach, to nie jest na żadna gospodarka. I mówię o tym bracie pana Henia. No, bo brat pana Henia to jest ten pan, który no, u nas był na jednym z odcinków, słuchajcie. No i on przede wszystkim nam budował tą wiatę tutaj przy domu. Uwaga na głowę. Dobra. No i co? No i właśnie będzie budował dalsze rzeczy nam, pomagał w zasadzie. No ale okazało się, że brat pana Henia ma do sprzedaży, na sprzedaż, nawet, no tak z opisu wygląda i nawet tak... No ja wierzę panu Heniowi, nie? No nie skłamałby, no bo tym bardziej, że to nie jest człowiek jakiś tam z zewnątrz, to jest od nas, tu, z Sokola. I myślę, żeby tam nie okłamał, że ten samochód jest zadbany, z tego co wiem, że tam nie ma nie ma żadnych problemów tutaj z tym autem. Wjeżdżamy. No i po prostu za marny, no, marny, no nie marny, no wiesz, wiecie, bo to jest ten auto to jest chyba rocznik 1987. Kurczę, zaraz. Gdzieś tu miałem spisane na kartce, który to rocznik. To 98 koni. Gdzie ja tu mam ten rocznik jego tutaj spisany? To jest Passat B3. 92. No, gdzie tam 80? 92. No za trójkę. No tutaj dam raz, bo na paliwo też dam, to znaczy wiecie, no bo tam 2,5, ale
dam trójkę, nie? Po prostu by się zwróciło. No bo nie mam za bardzo tam. Kiedy jak w ogóle do Zgierza jechać, tym bardziej, no nie ma czasu. Cały czas widzicie, robota jest. Kawał drogi. Te 500 zł, słuchajcie, to. No i tak tanio, nie? Jak na samochód. Przecież patrzyłem, kurczę. Tak, no, tak mniej więcej, nie? Ten rocznik to tak, no. O kurde, co ja robię? Co? Kuźwa, kurde. Co ja tu chciałem zrobić, słuchajcie? Przecież trzeba najpierw sprzedać. Jakiś tam pieniądz nie będzie duży. Tutaj podłączymy. Tak, i to jest siewnik do kukurydzy, do słonecznika i jeszcze tam chyba do, jeszcze tam do czegoś, ale kurczę, już nie pamiętam. A, sprawdzimy go. Dobra. Okej, okay, no duży, ładny, duży, aż przysiadł, kurde, aż przysiadł. Zobaczymy, czy w ogóle wstanie. Dobra, najpierw sprzedamy tutaj. No, służyłeś nam dobrze. Napraw za 6 zł, słuchajcie, 652 zł, sprzedaj. Cześć. No, dobra, lecimy, słuchajcie. Kurczę, czy to da rady unieść? Jak to wygląda? Nieźle. Dało radę unieść. Mamy ponad 150 koni, także pociągniemy też. Pojedziemy sobie tutaj, nie będziemy jechać. Znaczy, nie będziemy drogą jechać, żeby też nie barykadować mocno. Nie strajkować, nie? No, przyjadą, słuchajcie. No i przenocują u pana Henia właśnie. U pana Henia przenocują, także nie ma problemu. Se pojadą następnego dnia. Jak to się tutaj prezentuje, słuchajcie. No, ładnie. Siewniczek. No trochę kosztował, 15 tysięcy. Co dużo mówić, nie? Sporo. No, no to jedziemy i będziemy, zasiejemy, słuchajcie, na polu tym największym naszym, bo on jest ten, to pole jest połączone, przypominam, z dwóch pól, czyli te wcześniej, tam gdzie mieliśmy trawę zasiadło, no, właśnie, to teraz będzie słonecznik, słuchajcie, będzie coś pięknego, jeszcze... Chciałbym jeszcze, kurczę, podjechać dzisiaj po wodę, nie? Żeby w kwietniu przywieźć tą wodę troszeczkę tam do kapuchy. Do sałaty raczej. Gdzie do kapusty? Do sałaty. Coś jakby... Spadają mi, kurczę, klatki. Nie wiem czemu. Może chyba z pasa jedzie, słuchajcie. Kurde, ciekawe jak będzie sprawował ten Passat, kurde. Czy wiadomo, tam nie będę jeździł tam, znaczy wiecie, to jest samochód na takie dłuższe trasy. Pan Janek już, no wiadomo, nogi nie te, ale to już opowiadałem. Rowerem ciągle jeździć, no, nie może tak, nie, bo to wiecie. Ja rozumiem, zdrowie i w ogóle, ale obciążone już te nogi.
idziemy sobie na pole. Już tych sprzętów tutaj pan Janek sporo ma, co by nie mówić. Czekajcie, kurde, za późno skręciłbym. O, tutaj coś jest, ale to nie, to nie, to nie chcemy. Dobra. Tutaj zaczniemy. Obniżymy sobie. Weźmiemy sobie klapy, zdejmiemy. Dobra, wyłączymy i przywieziemy, słuchajcie, nasiona. Zobaczcie, jak to wygląda. Całkiem spoko, nie? O, proszę. Proszę. Jaki zadowolony. No, ładnie. Agromasz. Śliczne. Tu, o, tu się wchodzi schodkami. No i tam na przykład można sobie mieszać, nie? Też dwukomorowa. Tutaj połączona z tymi dwoma, ten z tymi dwoma. No i można sadzić, nie? Dobra, lecimy. Czekajcie, bo tak, tutaj widzę, że coś tu jest, ale co tutaj jest? Co to są? Należy nawóz, to jest nawóz. Nie, no to ja nawozu nie chcę. Dobra, czyli tamtym też nawóz można. Ale nie, no gdzie? Nawozić, jak ja już mam, kurczę. Tutaj mam. Dobra, nawóz. Tu mam wapno. To też trzeba, kurde, porządek z tym porobić. Czy ja mam to odłączone? Tak. Czekajcie, muszę wziąć. Muszę wziąć tura. Sobie podłączyć, okej. Wiecie co? Od razu weźmiemy, sprzątniemy to. Mamy mało wapna, mamy. Kurczę, nie mam tego bloku, ale tu jest blok, dobra. Tu mamy bloczek od razu, to sobie zaraz po niego. Zajedziemy. Dobra. Trochę mały już ten bloczek powoli się zaczyna robić. Czy on był cały czas ten sam, tylko że no dla nas już jest troszeczkę za mały. Ale jest naprawdę. Ten ciągniczek jest naprawdę taki, wiecie, no. No. Przestro. Znaczy, no. On jest taki, to nie jest, jest mały zbyt, no. Taki, powiem wam szczerze. Ale i kurde, no. Widoczność jest bardzo dobra, nie? Na boki, w górę nawet, także super, nie? Zadowolony jestem z tego ciągnika. Dobra, bierzemy nasiona. Dwa? Kurde. Uj. Dwa wziął. Dobra, no to weźmiemy dwa. Trochę zlewicie. Teraz tu już trochę jest jakby. Gdzie już tak, kurde, się zaraz oderwie. Kurde, no tamtym nie dalibyśmy rady na jedno. Od razu by nas na prawą stronę, na koło, nie? Ten, no, ten
naszym Ursusikiem. No to czy ja to załatuję? Coś się ładowało, ale... Czekajcie, może tam trzeba zmienić na... Na kukurydzę jest, dobra. Czy mogę to pobierać? Dobra, pobieram, dobra. I nawóz od razu! O kurde! O, to już rozumiem. To już... A czemu się to nie wsypało? Nie widać. To wiecie co, najlepiej to właśnie... Czekajcie, czekajcie, źle. Tu od razu nawóz on... A, to już jedno i teraz wiadomo. Już teraz wiadomo wszystko, dlaczego tam były te, wiecie, te dwie. Takie dwie, wiecie, kurczę, te, no. Że tam i sieje i jednocześnie nawozi. O kurde. O, to dobre. To dobry sprzęt. Uuu, to mechanizacja nastała. Słuchajcie, gdzie tam za naszych czasów to. Musieliśmy wszystko. No tutaj mam nawóz, tylko że nawozu to. Ale 200 to starczy, powinno starczyć chyba. Znaczy starczyć teraz ta, na ten załadowanie. Ale dobrze, bo tutaj wiecie, no, nawozu nie mamy. Czekajcie, to ja może. To można. Dobra. O! Leci. Dobra. Coś jest za mało tego, czekajcie, muszę tutaj, sobie zaparkuję. Coś jest mało. Mało tu wlazło, czekajcie. Ale kukurydzy, czyli nawozu dużo więcej daje, dobra, okej. Okay. Nawozu dużo więcej trzeba będzie. Pojedziemy po ten nawóz. Mnie się wydaje, że więcej powinno iść tej... Chociaż... Właśnie, nie, chociaż nie, no nie. Czekajcie, tu jest gdzieś nawóz. Czy tutaj wjadę jakoś? O. Jedziemy. Cichutki, kurczę, ten ciągniczek. Normalnie prawie jak elektryk. Dobrze, że to nie elektryk. Bo jakoś tak pan Janek w ogóle za tymi elektrykami. Mało go tam nie rozjechało kiedyś, taki elektryk. W ogóle przyjeżdżała, kurde. Wychodził tam pan Janek ze sklepu i kurde, mało. Przechodził na drugą stronę i mało go nie rozjechało. No i co teraz? Da się? Dobra, to trzeba tam będzie... Tak napełnić. O kurde. Dobra, ale myślę, że więcej na razie nie będziemy. Zobaczymy, bo to może za dużo nawet. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj sobie staniemy. Nie przeszkadzać. Dobra. No i siejemy, słuchajcie, kukurydzkę. Kukurydzkę naszą. Kurde. Czekajcie, zamkniemy sobie ten pojniczek, żeby nam tutaj się nie wysypywało nigdzie. Bo to drożyzna, drogie to wszystko, słuchajcie. I teraz tak. Włącz... Nie, no włączymy, tak, oczywiście. A i owszem. Kukurydza. Nie, my mamy słonecznik.
Kurde, ale byśmy sobie też strzelali, no, w kolano strzelili. Słonecznik to mam z niej kukurydza. Dobra, ale dobra, dało się zmienić, spoko. Na przyszłość, słuchajcie, jak nam już nie będziemy kupować, słuchajcie, tych nasion takich, że w jednym worku i sobie można wybierać, nie? Tylko my sobie będziemy kupować już takie, przepraszam, takie kurcze, no już odpowiednie, nie? Że jak chcemy słonecznik, to kupimy słonecznik i w to worku będzie tam resztka tego słonecznika stała, no bo to tak powinno być, nie? A nie na zasadzie kupujesz uniwersalne nasiona i później sobie zmieniasz, nie? Nie, 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 nie. Tak sobie będziemy później robić, że będziemy musieli ładować taki, kurcze, już materiał, jaki chcemy wysiać i zasiać, nie? Wysiać, zasiać, no właśnie, dobra. Wiadomo, o co chodzi. Czy my możemy, co, czekajcie, włącz siewnik, tu się nic nie rozkłada go? Chyba nie, dobra, no to sprawdźmy w ogóle, jak to będzie działać. Załączmy go. Jaką prędkość w ogóle? 10, dobra, spoko, ale leci. Leci, słuchajcie, i od razu z tego, co wiem, powinien nawozić. Bardzo dobrze. Czekajcie, jak to w ogóle wygląda. Tak, tutaj pierwszy raz, ono jest dosyć wąskie. No wiadomo, że kurczę, tak się też tym jeździ. Oho, dobra, troszeczkę za płytko. Tutaj tak gdzieś. Jeszcze za płytko. Aha, dobra, to tak do koła. No i dobra, będziemy wiedzieć. Będziemy wiedzieć, jak to schodzi. No, nie schodzi tak źle, słuchajcie. Na pewno nam nie braknie niczego. Dobra. Czy ta się wskazówka rusza? Nie. Dobra. Szkoda. Powinniśmy, słuchajcie, te szlabany, nie? Te dwa, nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Czy to nie są szlabany, wiadomo. Tylko te takie, no, te co miedzę nam, znaczy gdzie jechać następnym razem. Bo no, ja kiedyś pamiętam, że kiedyś się tu robiło jakimś to tym klawiszem, kurczę, ale wybierz materiał siewny. No właśnie, zaktywuj. Wysiewu. Nie, tutaj ja nic nie chcę tutaj dezaktywować, no właśnie to nie chcę tutaj nic kliknąć takiego, żeby kurczę, nie pamiętam, jak się to tymi ramionami działało, ale mi się z tym jakoś tam wzrokowo ogarniam. Tylko ten pierwszy przejazd był ważny. Dobra, no to jedziemy. Myślę, że tak nie jest źle. Ale piękny mi tu słonecznik, słuchajcie. Wyszło, no to zobaczymy, jak będziemy wracać. Kurde, coś mi tak w gardle coś. Kurde, by trzeba było poprzeczniaczka walnąć. Że walniemy tego poprzeczniaka. Poprzeczniaczka. A tu z tamtej strony.
Dobra, wygniemy sobie tego poprzeczniaka tutaj. Tu już są posiany. Kurde, gdzie posiany? Gdzie posiany? Gdzie poziorka? Znaczy się. Zostawię. No i mamy tutaj poprzeczniaka, poprzeczniaczkę. Możemy wracać. No, także słuchajcie, to będzie nasz pierwszy słonecznik. Tak mi się wydaje. Bo na pewno nie zasiany przez nas. To na bank. Ale czy tu był wcześniej? Jak zaczynaliśmy rozgrywkę na tej. Na tym. To na tym Sokole w wersji 2.0, nie? Wydaje mi się, że nie. No ale spoko. Pięknie, pięknie, słuchajcie. Jest dobrze. No, mamy 10 tysięcy. Spokojnie. Starczy nam, słuchajcie, do przyszłego roku, aż chociaż do zbiorów, na pewno nam kasy starczy, to raz. Tym bardziej, że na pewno jakieś tam świnki jeszcze może będziemy mogli sprzedać. Tylko, że właśnie, no kurczę, no pan Janek, no tutaj już wcześniej mówił, że będzie chciał przede wszystkim silos postawić nowy, nie? Dużo większy i z tym będzie problem. Znaczy, będzie problem, no będzie problem z kasą, no i teraz tak. Kurczę, nie wiadomo, czy będzie musiał iść po kredyt. No chyba nie! Będziemy musieli, słuchajcie, popracować na polach, jakieś, kurczę, znowu wziąć zlecenia takie. Ale z jednej strony to spoko, bo po pierwsze mamy już przyczepy. Pamiętacie ze zbieraniem kostek siana, a za kostki siana też sporo pieniędzy z pieniążków wleci. Także trzeba będzie to zrobić, tak. Dobra, na dół. Poprzeczniaczka też tu zwalniemy. Rusany już, kurczę, ten ciągnik. Trzeba go będzie później umyć. Ale pięknie, pięknie się pracuje. Kurde, tak to mógłbym robić, słuchajcie. Jakby tak wyglądała praca na polu, to wiecie co? To z chęcią bym, kurczę, zrzucił to w pierun, tą robotę w mieście. Się wziął za robotę na wsi. Ciężka, ale taka, jak żeby była taka właśnie. To sobie siedzę tam. Wiecie, ale niestety. Każdy by tak chciał. Nie wiem, co tutaj się stanęło się. Tu chyba były troszeczkę ten nawóz. A co te takie plamy? Widzicie? Takie dziwne. Czy to jest jakieś już... Co to jest? Muszę to obadać. Kurze, nic nie widzę.
Wielkie to. O, jak była poprzeczniaczka, to nawet mogę tutaj wcześniej zacząć. Czekajcie, sprawdzę, co to jest tutaj? Co to, to się nie posiało, czy co to? Chwast. Chwast. What? Czekajcie. Wałowanie jeszcze nas czeka tu. Chwast, chwastownik. Wymaga wałowania. Kurde, już tu rośnie. Chwasty tu już rosną? Spodziewany... Plony 98%. Tutaj 87%. No. To wałowanie, wiadomo, trzeba będzie zrobić. Ale kurczę, nie mamy tego chwastownika. I tu jest problem. Może żeśmy zawsze orali, nie? Ale ileż można orać? Na dół. Coś trzeba będzie zrobić. Pomyśleć. Kurde. Coś taniego trzeba będzie kupić. Czyli jednak, słuchajcie, widzicie? Cały czas coś nowego. No, chyba, że no po prostu nie usuniemy tych chwastów. Kurde, no myślałem, że te brony, tam coś, no ale te brony to wiadomo, no one tylko tak wiecie, no położą, one nie wyzbierają. Orka to co innego, no tam kurde, weźmie stamtąd, aż zniszczy ten chwast, nie, tak wiecie, nie, a ta brona to tak, ona sobie po powierzchni tak, no to też tak, a korzenie zostały. No trzeba będzie coś nad tym pomyśleć. Będzie, no to kolejny na zakup nas czeka. Kurde, to jeszcze w tym roku na pewno. Nie, no to na bank nie będziemy mieli, kurde. Ani tej rampy chyba. No musiał z panem Heniem pogadać. Chyba, że nam zrobi, a zapłacimy kiedy indziej. No ale ja nie chcę tak. Ja chcę mu tak po prostu od razu zapłacić. Żeby było to, wiecie, z głowy. Nie lubię tak płacić na raty. Albo w ogóle, nie? Że tam pan poczekał, o coś. A co on? Kurde, to dlaczego miałby czekać? Robotę wykonał, nie? Dlaczego miałby czekać? To co? Przecież on też musi się czymś wyżywić, nie? Też musi coś do gara włożyć. Co on? Co ja mu dam? Kukurydzę? Czy słonecznik? Którego jeszcze nie mam? No nie, no nie. No mamy... Jak kupimy tego pasacika, zostanie nam 7000. Ale też chciałbym, żeby nam coś zostało, słuchajcie. No, żeby przeżyć właśnie teraz do kurczę, do zbiorów, nie? No i do sprzedaży zbiorów, bo tam do zbiorów to tam ten, ale no tak do lutego, do marca, nie? Trzeba to wytrzymać. Z kwiecień dopiero. Także to powiem szczerze, że kurde, no, musimy polegać na świnkach. Musimy polegać na świnkach. Ale spoko, bo dużo tego nie schodzi, ani tych ziaren. Ten nawóz też spoko. Że nawet kurczę, nie patrzyłem, czy w ogóle coś schodzi. No powinno schodzić, bo ten... Kurczę, tego nawozu zawsze tak mało. Dzisiaj w ogóle nie rusza nawet coś. Czekajcie. Musi być siódemka.
Co on nie schodzi? Czekajcie. Co on nie schodzi? Rzecz tu jest nawiezione. Azot. No nie jest nawiezione. To czemu on nie nawozi? What the hell? Azot. Czemu to nie działa? Coś tu mi się zepsuło. Dezaktywuję to, że dawkowanie. Ale czego? No widzisz. Wysiewu. Aktywuj. No azot. Jeszcze nie wykryto wartości. Jak nie wykryto czemu? Co? Co? Korea. No to ja tutaj... Co on, to tylko będzie ten? Trzeba będzie jeszcze raz przejechać? No przecież mam nawóz. Teraz tak widzę, że kurczę mi nie schodzi. Kurde, cholipcia. Coś jest nie tak z tym. Aktywuj. No nie, no ja muszę aktywować, bo ja nie wiem jak jest tutaj. 200 kg. Nie, ja się nie będę bawił w takie rzeczy. Włącz siewnik. No powinno to działać, nie wiem dlaczego nie działa. Dziwne. No to trzeba będzie, kurczę, przejechać jeszcze tym. To kaszana. To się trochę zdenerwowałem, bo myślałem, że będę miał dwa w jednym wykonane. Może to tamten trzeba ten drugi kupić, może on ma jakieś kurcze, coś nie jest tak zaprogramowane. Nie wiem. Trzeba będzie oddać kurcze. No ale gdzie ja? Teraz nie mam czasu. Muszę zadzwonić tam do nich. Czemu nie działa? To trzeba, słuchajcie, jeszcze raz zrobić. Czekajcie. Czekajcie. Wyłącz. Czekaj, stój mnie. Dobra, miał się włączyć silnik. Czekajcie. Gdzie to jest? To jest tutaj. Procesy, ocena środowiska. To właśnie, teraz tak. To co trzeba jeszcze raz wykonać? Tutaj. Zlecenie na to, żeby mi próbkę gleby coś takiego zrobić, czy nie? No nie, no raczej nie, nie? Bo jakbym chciał na przykład... Nie mam pojęcia. Informacja o glebie. Rodzaj gleby. Zapłać... Kurde, może trzeba? Pole. Liczba próbek. Może trzeba zrobić? Czekajcie. Może trzeba zrobić? Tak samo... Kurde. Zadzwonię. No niech szybko to zrobią mi tutaj. Ale to już teraz zadzwonię. Niech tu przyjeżdżają. Oni są tam cały czas na... No ale tutaj... No właśnie, nie wiadomo. Tutaj doskonały, ale też nie wiadomo. Kurde, może zrobić trzeba będzie. No w sumie tu powinno być zrobione, bo jak już raz zrobione... Czy to co roku trzeba? To czemu mi tu nie pokazuje? Czemu mi tu azotu nie kładzie? No jest zapotrzebowanie, jest źle. 120 kil... 120... To powinno być 120. Dobra, to zrobimy, czekajcie. A ustawimy sobie 120 na tym. Ja sprawdzę. Może ja też coś źle mówię. Dezaktywuj. Weźmiemy tak. Aktywuj. I teraz ile? Zużycie. Gdzie tu się to zużycie? 220? A ja nie chcę 220. Jeszcze nie wykryto wartości. Cześć, ja załączę z... Zmień dawkę. O, widzicie? Zmień dawkę. Dobra, zmienię dawkę.
220. Zaraz zobaczymy. Przyjadę się i zobaczymy, nie? Czy będzie po prostu siał. 220. Teraz dopiero coś tam ruszyło. Chyba. Albo i nie, no albo 836 chyba było. I co? Czekajcie. No nie ma. Coś nie tak. O, mi się tu coś nie podoba. Czemu nie sieje mi, znaczy nie nawozi? Dawka. Mam zmienioną. Wysiewu. Bo U. No to ja nie chcę wysiewu. To mam automatycznie, ale tu powinienem mieć teraz. Czekajcie, tak. Mam 220. No, mam 220 automatycznie, ale jeszcze nie wykryto wartości. Czemu? Kurde. Czekajcie. Może ja zrobię ten tutaj. Ale to nie powinienem zrobić, bo to już powinien. Ja już to powinien mieć zrobione. Dobra, zapłacimy tutaj. Zapłacimy tutaj za to pole. Ale nie, no to nie, bo tutaj. Czekajcie. Zapłać. Za badanie gleby. 101. Dobra, a 102? Też jest, dobra. 250. No to zrób. Dobra, no niby mam już. Pycha w porządku. Nie wiem. Dobra, w każdym bądź razie zobaczymy teraz, jak to będzie, ale to zobaczymy w następnym odcinku. No nie mam pojęcia dlaczego. Tam na przykład widzicie tam. Aj, może. No tutaj nie chciało nam ten nawóz tutaj działać, pamiętacie? No nie chciał nam tu działać. Może trzeba było tutaj, kurde, zrobić ten. No dziwne, dziwne. Dobra, zobaczymy. No to ciekawostka, ciekawostka będzie, słuchajcie. Czegoś się nowego dowiemy, nauczymy. Zobaczymy, w każdym bądź razie. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to zachęcam was do subskrybowania, lajkowania. No ciągle to powtarzam, no ale już tak się nauczyłem na pamięć, więc no, regułkę trzeba powiedzieć. No i zachęcam do komentowania. Trzymajcie się cieplutko, do następnego. Cześć!